potrzebujących dotrzeć do lekarza lub ambulatorium. W wielu przypadkach perspektywa długiego marszu do autobusu stanowi dla mieszkańców naszego osiedla, szczególnie naszych dzieci i seniorów, barierę utrudniającą, a nawet uniemożliwiającą korzystanie z rozwijających zajęć i bogatej oferty kulturalno-sportowej dostępnej dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. W świetle powyższego w imieniu mieszkańców osiedla Kantorowice uprzejmie prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Z wyrazami szacunku podpisała to pani prezes Renata Kucharska. Do tego pisma zostały dołączone pisma z rodzinnego ogrodu działkowego Relax, skierowane na moje ręce. Zarząd rodzinnego, nie wiem dlaczego, bo to jest, powinno być na ręce Kantorowic, bo to Kantorowice dostarczyły. Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego Relax w Kantorowicach posiada w użytkowaniu 111 działek w ogrodzie, na które przyjeżdżają działkowcy wraz z rodzinami. Do tej pory korzystamy z przystanku linii 122 i 422 ze Sławice ogródki działkowe na żądanie. Przejście do działek jest utrudnione z powodu złej nawierzchni. Polna dróżka miejscami niebezpieczna dla przejścia starszym osobom. Ponadto do wyżej wymienionego przejścia przypisane są dwie osoby jako właściciele, co jest potwierdzone w księgach wieczystych. Czasem spotykamy się z odmową przejścia, jako że jest to teren prywatny. Około 80% działkowców korzysta z komunikacji miejskiej. Są to ludzie, którzy nie posiadają własnych środków lokomocji. Wobec tego zmiana trasy przejazdu linii 422 z odcinka Szpital Okulistyczny Zesławice na Szpital Okulistyczny Kantorowice polepszyłaby komfort życia tak mieszkańcom Kantorowic, jak i działkowcom, którzy na spotkaniu wyrazili zadowolenie z proponowanej zmiany. W pełni popieramy wniosek Stowarzyszenia Nasze Kantorowice i prosimy o jego akceptację. Oprócz tego jest dołączone pismo Gimnazjum nr 44 następującej treści. Dotyczy zmiany trasy linii autobusowej nr 422. W odniesieniu do informacji Stowarzyszenia Nasze Kantorowice dotyczących zmiany trasy linii autobusowej nr 422, dyrektor gimnazjum nr 44 informuje, iż do naszej szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający przy ulicy Zakolej Kantorowickiej. Ich droga do najbliższego przystanku autobusowego to około 1,5 km. Proponowana zmiana trasy autobusu pozwoliłaby na poprawę komunikacji w tym obszarze. Aby nie pogorszyć warunków dojazdu do szkoły uczniom zamieszkałym na osiedlu Zesławice, właściwym rozwiązaniem wydaje się zmiana trasy autobusu nr 422 z uwzględnieniem przejazdu ulicą Kantorowicką w rejon ulicy Zakole i powrót na pętlę usytuowaną na osiedlu Zesławice. W udłużeniu uległaby trasa przejazdu autobusu, ale nie zmieniłaby się ilość autobusów odjeżdżających z pętli na osiedlu Zesławice. Z poważaniem dyrektor szkoły Małgorzata Hutyra. Oprócz tego jest informacja prasowa, to już nie będę, o uruchomieniu linii autobusowej nr 422. Jak Państwo wiecie, swego czasu nikt nas o to nie pytał. Przyszło pismo z Zikitu informujące nas i tutaj datę ja nie pamiętam w tej chwili, ale że z dniem któregoś tam sierpnia zostanie uruchomiona linia 422 jako wspomagająca linia autobus linii 122, no na trasie, którą Państwo znacie. Dalej dołączone były rozkłady jazdy autobusów 422 i 122, wszystkich znane. Dalej załącznik z legendą opisujących przystanki, gdzie są, jakie są odległości między proponowanymi ewentualnymi przystankami. Dalej było, aha, i do tego ten rysunek.
gdzie tu mogą być przystanki. Do tego pisma załączone było również pismo konwektora na ręce szanownej pani Renaty Kucharskiej. To jest właściwy adres, w którym to pracownicy Ekstrem spółka z OO z zadowoleniem przyjęli informację o możliwości uruchomienia linii autobusowej w kierunku naszego zakładu wzdłuż ulicy Kantorowickiej. Pierwszy sygnał o projekcie utworzenia dodatkowej linii autobusowej dotarł do nas blisko 3 lata temu od pani prezes Renaty Kucharskiej. Dowiedzieliśmy się, że to przedsięwzięcie jest u progu realizacji i w najbliższym czasie linia zostanie uruchomiona. Chciałbym zaznaczyć, że na terenie naszego zakładu ma siedzibę 9 firm, które zatrudniają od kilku do kilkudziesięciu pracowników. Niektóre z nich prowadzą działalność na dwie zmiany. W sumie pracę podejmuje około 200 osób. Wiele z nich, jeżeli ja komuś przeszkadzam, to bardzo proszę, to może ja przerwę. Wiele z nich zmuszonych jest przebyć piechotą odcinek 1 kilometra od skrzyżowania ulic Morcinka z Kantorowicką lub niewiele mniejszą odległość z końcowego przystanku w Zesławicach do naszego zakładu. Przypuszczam, że będę wyrazicielem opinii wszystkich pracujących na terenie Ekstrem spółka z OO, twierdząc, że linia autobusowa numer 422, mająca swój końcowy przystanek na ulicy Kantorowickiej w pobliżu naszej firmy, jest potrzebna i w zdecydowany sposób uatrakcyjni naszą ofertę pracy. Osobiście dojeżdżam do pracy ulicą Kantorowicką od 1995 roku i mogę stwierdzić, że w ostatnim czasie wybudowano przy niej w okolicy kilkanaście nowych domów jednorodzinnych, odnowiono stare budynki, zagospodarowano ogródki przy domach, wymieniono ogrodzenia oraz położono nową nawierzchnię asfaltową. Jednym słowem, Kantorowicka się zmienia, ładnieje, staje się bardzo atrakcyjnym terenem budowlanym dla uciekających z centrum mieszkańców Krakowa. Gospodarność mieszkańców jest łatwa do zauważenia i dlatego trzeba im pomóc w usprawnieniu komunikacji z miastem. Z tego powodu popieram starania Stowarzyszenia Nasze Kantorowice o uruchomienie linii autobusowej 422. Do tego jest również dopisana lista z podpisami mieszkańców. Tych podpisów jest tu według numeracji 200, nie liczyłem, ale myślę, że tyle jest. I dlatego, ponieważ tu się zorientowałem, że są takie pytania, przedstawiłem Państwu komplet materiałów, które wpłynęły do Rady Dzielnicy oraz daty, w których, kiedy wpłynęły, jakie materiały. Tak naprawdę Rada Dzielnicy dowiedziała się o sprawie od pisma Zesławic. Dopiero po tym piśmie Zesławic Zigit przysłał pismo naszych Kantorowic. I to było wprowadzenie. Rozumiem, że jeszcze koleżanki będę udzielał głos, bo tu mi się zgłaszają osoby. Najpierw osobom, które nie zabierały głosu, a później w drugiej kolejności osobom, które zabierały głos. Przedstawiłem Państwu wszystkie materiały, które na temat tej uchwały wpłynęły do Rady Dzielnicy, celem wyrobienia sobie przez Państwa stosownej opinii. Rozumiem, że koleżanka jeszcze chce kontynuować. Bardzo proszę. No nie, no chciałabym w jakiś sposób, tylko to jest moja druga wypowiedź, więc... Ale nie, ja to traktuję jako pierwsze. Tak, to znaczy, w tym momencie, bo zadałam właśnie takie pytanie, skąd się to, ten wniosek pojawił, skąd komisja nad tym debatowała, to znaczy, pierwsze to rozumiem rozgoryczenie pana Zalińskiego tej pierwszej swojej wypowiedzi, którą rozpoczął, że że jest mu przykro, że to tak wygląda, bo rzeczywiście z tych pism, tak ja zupełnie nie znam tematu, to wynika, że tak naprawdę wychodziło, że by w ogóle wziąć tą linię 422 jakby do Kantorowic. I tak, bo pism dużo i nie ukrywam, że nawet mogę podziwiać operatywność stowarzyszenia, że tak się postarało, że już tak naprawdę nawet do końca już nawet wiedzą dobrze, że ten autobus być może już będzie prawie, że w tym miejscu. I tylko taką mam refleksję, że taką zadymę zrobiliśmy dużą
i im no, cel uświęca środki niektórym, ale tak naprawdę, no właśnie, nie wiem, czy to taka kolejność i czy to tak do końca powinno wyglądać. I właściwie rozumiem decyzję Komisji Praworządności, która przygotowała projekt uchwały, bo on tak naprawdę jest jakimś kompromisem mega dużym i jakąś taką sytuacją, żeby jakoś załagodzić to, co się tutaj gdzieś w międzyczasie zrodziło. Jak mówię, ja tak naprawdę, nikt nas chyba nie wie, czy to rzeczywiście ten autobus będzie mógł technicznie tam dojechać do tego miejsca. No myślę, że każdy z Państwa też liczy się z tym, że będą z tym związane jakieś środki, że trzeba będzie tam wybudować ten przystanek i to też są duże koszty. No i tutaj no nie chciałabym, żeby było tak, no, że się zadyma zrobiła, no i jest sprawa załatwiona, no żeby nie było. Więc no, możemy tak działać. Chciałabym tylko, żebyśmy po prostu mieli na względzie to, że tych spraw związanych, bo ja jestem za tym, żeby ci mieszkańcy jak najbardziej też mieli możliwość tej komunikacji, bo to jest rzeczywiście bardzo istotne i ważne i to ja nie mam wątpliwości, tak dlatego uważam, że Komisja Praworządności tu zrobiła taki naprawdę duży ukłon w stronę mieszkańców. Już nie mówię w stronę stowarzyszenia, czy tam tutaj jakoś personalnie, ale rzeczywiście w stronę mieszkańców, żeby oni mieli możliwość ewentualnego dojazdu. No tylko, że tych spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców też na naszym osiedlu jest dużo i liczę na to, wierzę, że jeśli kiedyś jakiekolwiek wnioski wpłyną do Rady Dzielnicy i nie będą one miały znamion jakiejś zadymy, czy takiego mega dużego zamieszania, będziecie Państwo na nie również przychylnie patrzeć, nie, że już jako załagodzenie, a nawet no, prosta sprawa, na przykład no, te ciągle drogi, na przykład drogi przeciwpożarowe dojazdu do bloków, które no niestety też są takie miejsca, gdzie to jest zaniedbany temat, a jest bardzo istotny, o którym no, powiedzmy, że się nie mówi albo nie chce się mówić, bo nie ma może takiej grupy, która by jakoś tak zrobiła takie zamieszanie, ale jak mówię, no, jedyne co to rozumiem Pana Leszka i też no, dziękuję komisji, że próbowała z tego jakoś wybrnąć. Zobaczymy, tak naprawdę nie wiemy do końca, dziękuję co z tego bardzo. Będzie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tym momencie zgłasza się z wnioskiem formalnym, czyli w pierwszej kolejności udzielę mu głos kolega Zdziebko, ale zanim mu udzielę, chciałbym jeszcze zapytać, kto się chce zgłosić. Wiem, że się zgłosił w drugiej kolejności pan Wojnarski, ale czy ktoś jeszcze w pierwszej kolejności? Zaraz, momencie, ja sobie spiszę i udzielę ci. Pan Rojewski. Pan Dziedzic. Pan Dziedzic, spokojnie. Pani Mandryj. Ostatni będą pierwszymi. Pani Kolasa. Udzielę ci w pierwszej kolejności. Pani nie chce. Pani Kolasa nie chce, dobrze. Nie chcę pierwszej. Dobrze. Pani Kolasa. I w drugiej kolejności zgłaszali się pan Wojnarski i pan Zaleński. Pan Wojnarski i pan Zaleński. I teraz udzielam głosu panu Zdziebce, wniosek formalny. Bardzo proszę. Proszę Państwa, tak obszerną korespondencję usłyszeliśmy, że no myślę, że każdy powinien sobie już wyrobić zdanie, dlatego składam wniosek o zakończenie dyskusji i przejścia do głosowania nad propozycją uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, po to spisywałem te osoby. Więcej osób, jeżeli Państwo przyjmiecie ten wniosek formalny, udzielę głosu tym osobom, których tutaj spisałem, a jeżeli nie, to będziemy dalej dyskutować. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku formalnego kolegi Zdziebki? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A Renia? Nie, ja się wstrzymuję. 7, 8, 9, 10. Tutaj 10 jest za przyjęciem tego wniosku. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał od głosu? Ja też. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli wniosek formalny został przyjęty. W związku z powyższym udzielę w kolejności głosu osobom, które się zapisały, później w drugiej kolejności panu Wojnarskiemu i panu Zaleńskiemu, a później przystąpimy do głosowania. Pan Rojewski, bardzo proszę. Ja tylko mam takie pytanie tutaj, ponieważ przedstawiciele jednego i drugiego osiedla są tutaj.
Moje pytanie brzmi krótko. Czy, jeżeli by się mogli wypowiedzieć, czy ten kompromisowy projekt uchwały, ja już pomijam te zachowania nie fair, odpowiada przedstawicielom osiedli, czy nie odpowiada? Chciałbym, żeby to, jeżeli pan przewodniczący udzieli głosu i tu koledze. To znaczy, obydwie panowie są zapisani do głosu, więc... No to bardzo bym prosił. Tu będziecie panowie mieli to na uwadze. No taką informację, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dobra, kolega Dziedzic, bardzo proszę. Czy jeśli można się wypowiedzieć w tej kwestii? Moi drodzy, na komisji dyskutowaliśmy na ten temat prawie 3,5 godziny, bo to był jeden podstawowy punkt naszej komisji. Mam nadzieję, że w tej formie, w której powstał ten projekt tej uchwały, naprawdę i zarówno dla mieszkańców Zesławic, jak i Kantorowic, w jakimś stopniu zapewnia tą bytność tego autobusu i w jednym, i w drugim miejscu. I uważam, bo chciałem, już tak powiem, powiedzieć, że chciałem to, żeby ta komisja spokojnie przebiegała, próbowałem panować, emocje były duże. Ale mi się wydaje, że w miarę wypracowaliśmy takie stanowisko, które zadawało z jedną i drugą stronę. Mimo, powiedzmy, tam jakichś uwag jednego stowarzyszenia mieszkańców, drugiego stowarzyszenia mieszkańców. Słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę ten wniosek jest takim kompromisem, który zadawala jednych i drugich. I miejmy na uwadze też to, że my musimy jako Rada Dzielnicy też wspierać inicjatywy, które zmierzają ku temu, żeby zapewnić ludziom jakiś komfort, który powiedzmy dla nich też jest powiedzmy jakimś tam powiedzmy korzyścią płynącą z tego, że ten autobus tam się pojawił. Mimo powiedzmy możliwości, które określi dopiero ZIGIT, czy tam trzeba zainwestować, co zrobić, ale miejmy na uwadze dobro mieszkańców i zarówno Zesławic, jak i Kantorowic. Wydaje mi się, że tutaj rozmawialiśmy długo, stawiane były różne argumenty. Rozmawialiśmy o wydłużeniu tej trasy przebiegu tego autobusu. Jeżeli on tam zjedzie do Kantorowic, ile to będzie wymagało kolekty ewentualnie kursów na miejscu pętli końcowej w Zesławicach, bo to też będzie wymagało kolekty tych kursów, żeby ten autobus powiedzmy potem z tymi ewentualnie jeżdżącymi dziećmi do szkoły musi troszkę wcześniej, że tak powiem, kursować, żeby w Zesławicach się znaleźć o określonej porze, żeby te dzieci zabrać i na odpowiednią godzinę do szkoły zawieźć. I słuchajcie, naprawdę, jeżeli chodzi o dyskusję, to wydaje mi się, że należy chyba powstrzymać się od dyskusji i pracować na korzyść mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Lucyna, proszę. Ja jeszcze w całkiem innej sprawie związanej z tym. Ale w tej sprawie, tak, nie w całkiem innej, tylko w tej. Przystanku pod szpitalem okulistycznym i tego uciążliwego, to znaczy chciałam, żeby Państwo też wzięli pod rozwagę, jak szerokie są te ulice i przejście dla pieszych. I czy jest potrzeba, bo czy ktoś to sprawdzał w ogóle, kto do tego szpitala dojeżdża, jak często, jak dużo ludzi wysiada i tak dalej, żeby nie w te dwie strony, bo wtedy ta częstotliwość jest rzeczywiście, no, jedzie co 10 minut chyba przez szpital, gdzie no, sporadycznie ludzie wysiadają, a przynajmniej do tej godziny trzeciej, czwartej, dajmy na to, jest więcej, bo tam jest tylko ambulatorium, nie ma tam żadnego pobytu, no ani nie jest to SOR, żeby też taka częstotliwość ludzi jadących do szpitala była, czy nas tam mieszkańców, bo i tak nie ma przystanku ani przez całą ulicę Kantorowicką, więc jak oni mają iść na przystanek tu pod szpital, czy iść na Zesławicką, to im jest to chyba wsio radno, bo i tak na ulicy nie stoją. Natomiast jest zbyt wąska i jest ruch od rana utrudniony. Do szpitala dojeżdżają, wiadomo, śmieciarki z bielizną, z tym, z tamtym, często na tym właśnie drastycznym punkcie skrzyżowania Kantorowickiej, gdzie ma 5 metrów zaledwie z groszami szerokości, z ulicą Osieckiego, gdzie ma 4 z groszami, to autobus całą ulicę zajmuje. Także no, ja uważam, że nie ma konieczności, żeby tak nabijał i jechał przez ten szpital okulistyczny. Może by właśnie jakąś objazdową w jedną stronę zrobić objazd, żeby i ci ludzie z Grębałowa, tam mieszkający właśnie przy tej stacji gazowej, przy Starym Gościńcu, mieli też możliwość wsiadać.
wsiadać i dojechać te 10 minut. Jak mogą objeżdżać ze Sławice i Kantorowice, to i tu by może też dojeżdżali jakoś inaczej. Po prostu jest zablokowane straszliwie. A po południu nikt do szpitala nie wjeżdża, nie podjeżdża i nie wysiada tam. Tylko jadą uczniowie wracający i też objeżdżają, jakby nabijają tej drogi niepotrzebnie, blokując na ulicy Kantorowicką. Zresztą pan Wojnarski tam wie, że też mieszkańcy tej ulicy mają pretensje, że autobus blokuje cały dzień drogę. Dziękuję. Dziękuję za ten głos, ale on bezpośrednio nie odnosi się do projektu tej uchwały. Natomiast jeżeli koleżanka uważa to za stosowne, to proszę złożyć stosowny wniosek do dzielnicy. Będzie on na Komisji Praworządności i wszystko można zgłosić. Będziemy głosować, czy zlikwidować linię, czy zlikwidować trasę, czy zmienić przejazd autobusu, ale w tym momencie mamy za zadanie ustosunkować się do tego wniosku. Koleżanka Jadwiga Kolasa, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja odnośnie tej uchwały, tak jak Pan Przewodniczący dziś powiedział, dyskusja była bardzo burzliwa, długa i ja byłam jedyną osobą, która przeciwko tej uchwale głosowała, a nie w celu tłumaczenia się, ale w celu przedstawienia mojego punktu widzenia na ten temat. Chciałabym Państwu to powiedzieć. Ponieważ uważam, że zaczynamy od tej drugiej strony, bo ja byłam za tym, żeby skierować zapytanie do ZIKIT-u, czy są możliwości techniczne, czy jest inne rozwiązanie komunikacyjne dla osiedla Zesławice, bo wszyscy tak jakby przyjmują, że uchwała to już jest pewnie, że ten autobus pójdzie taką, a nie inną trasą. Nie chciałabym tu, żeby było odbierane, że jestem przeciwko komuś personalnie, czy mniej personalnie, czy bardziej personalnie za kimś. Proszę Państwa, nie. Jestem za tym, żeby była komunikacja, żeby Kantorowice były skomunikowane ze światem, nie ukrywam. Tylko, że moim zdaniem nie od tej strony powinniśmy zacząć i najpierw się rozeznać, bo żadne z nas nie jest ani inżynierem ruchu, ani... Bardzo proszę, koleżanko. Ani specjalistą od transportu zbiorowego. Byłam za tym, żeby skierować najpierw do rozpatrzenia i do przedstawienia nam propozycji, jakim istnieją, a dopiero potem ewentualnie podejmowania uchwały i mój głos będzie przeciwny uchwale. Dziękuję. Czy koleżanka zgłasza jakiś formalny wniosek? Ja? Nie. Dobrze, proszę Państwa, niestety już przedyskutowaliśmy. Jeszcze głos mają dwaj panowie. Kolega Wojnarski, bardzo proszę. Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o autobus, to nie jest tak, że bo tu kolega Zaleński no, trochę kłamie, bo dwa lata temu już zaczęliśmy dyskusję i dyskusja też była ostra, to księdza w Kantorowicach, jak panie dwie przyszły ze Sławic i naskoczyły na mnie, myślałem, że mnie pobiją tam, odnośnie audio, jak zaczęliśmy rozmawiać, tylko nie mówiliśmy na razie o żadnym skierowaniu żadnego autobusu, także no, nie jest to tak do końca, że nie rozmawia się i no, nagle się wyskakuje, czy cały czas się jakieś rozmawia i rozmawialiśmy. No natomiast Leszek powiedział, że nie, no, bo będzie walczył, bo telewizja, bo to, bo tamto, bo inne rzeczy. No tak nie podchodzi się do sprawy. Zresztą to pismo, które tu kolega Zaleński podpisał, to samo za siebie mówi, jeżeli ktoś go przeczyta spokojnie, to ono samo za siebie mówi. To nie jest, to jest rozmowa na temat takich pism. Natomiast chciałem powiedzieć, że już zamykam sprawę tych pism i tego wszystkiego, ale to, które żeśmy podjęli na Komisji Praworządności, uważam, że załatwia wszystkie sprawy i nie można ludzi skłócać, nie można nic. I jeżeli chodzi o odpowiedź tutaj dla kolegi Grześka, uważam, że z naszej strony jest to rozsądne i satysfakcjonujące. Tak, dziękuję. Dziękuję. Kolega Zaleński, bardzo proszę. Ja chciałem powiedzieć, że proszę mi nie mówić, że ja kłamię, bo akurat wtedy była mowa o przejęciu autobusu 122, co było tych czy niemożliwe. Na tym spotkaniu u księdza chciałem zaznaczyć, że ja próbowałem załagodzić te dwie panie, które wtedy powiedziałem od razu, że nie są partnerem do dyskusji. Proponowałem wtedy też na
na to, żeby wspólnie wypracować wspólnie, to znaczy albo przy udziale stowarzyszeń, albo w obecności naszej, albo w obecności Rady Dzielnicy kompromis. Wtedy jak się pokazała, jak się sytuacja zrobiła taka, że 422 można było puścić ulicą Kantorowicką górną częścią, to wtedy sami żeście przyznali na spotkaniu na komisji, że była okazja, żeby ten autobus kierować do Kantorowic. Pismo było, ja jeszcze raz powtórzę, było bardzo ostre, dlatego że dowiedzieliśmy się przypadkowo o tej sytuacji, że takie zostaje poczynione działania. Chciałem powiedzieć, że jak dowiedzieliśmy się o tej sytuacji, ponieważ wiedzieliśmy też, że Kantorowice były u prezydenta Majchrowskiego, my oczywiście też poszliśmy i przy współudziale prezydenta Majchrowskiego, prezydenta Szmiela i pani prezydent Poterwy, pan prezydent Majchrowski stwierdził, że był święcie przekonany, jeżeli ktoś do niego przychodzi w sprawie jakiekolwiek, tutaj dotyczyło to autobusu 422, to skonsultował to wcześniej nie tylko z sąsiadami, ale z zarządem czy z Radą Dzielnicy 17. Był wielce zdziwiony, powiedział tylko, że jego wola jest taka, żeby załatwić kompromisowo sytuację bez szkody ani dla jednej, ani dla drugiej. Właściwie to jest mój komentarz do tego, co kolega Wojnarski powiedział. Dziękuję. Pytanie do kolegi Rojewskiego, to znaczy, czy odpowiedź satysfakcjonuje Leszek? Znaczy ja się wstrzymam, ja w tym momencie nie będę ci odpowiadał. Ale tyle. Bardzo bym cię prosił, czy jest to satysfakcjonujące? Wstrzymam się. Nie prywatnie. Proszę Państwa, nie przywołuję wszystkich do porządku. Kolega powiedział to, co uważał za stosowne. Proszę nie wyciągać od niego. Będzie głosowanie, to... jakieś wypowiedzi. Szanowni Państwo, ponieważ przyjęliśmy wniosek kolegi Zdziebki o zakończenie dyskusji, wszystkie osoby, które zapisały się do głosu, miały szansę zabrać ten głos. Ja Państwu przedstawiłem wszystkie materiały, jakie wpłynęły do Rady Dzielnicy na temat tego problemu, który w tym momencie omawiamy. I w związku z tym nie pozostaje mi nic innego w tym momencie, jak poddać sprawę pod głosowanie. I w związku z tym zapytuję, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie autobusu linii 422? Projekt uchwały macie Państwo doręczony. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 13 głosów za. Kto jest przeciw? Raz, dwa głosy przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Ja uznam. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 osoby wstrzymujące się od głosu, 17 dni, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, uchwała została podjęta. Co niniejsze Państwo ogłaszam i teraz na zakończenie ja pozwolę sobie zabrać głos. Szanowni Państwo, ja najpierw chciałbym złożyć podziękowanie Komisji Praworządności za wypracowanie kompromisowego stanowiska. Na przestrzeni 3 lat, bo tyle mniej więcej upłynęło od naszej kadencji, to była pierwsza taka kontrowersyjna sprawa i cieszę się, że udało się wypracować wspólne stanowisko, które może nie w pełni satysfakcjonuje obydwie, no mówię, że to złe słowo, zwaśnione strony, no ale jest, stanowi jakiś kompromis. Natomiast padły tu różne uwagi odnośnie autobusu linii 422, które to uwagi mogą zostać zrealizowane w momencie, kiedy wnioskodawcy złożą stosowne wnioski. Oczywiście ja tutaj celowo mówię ostro, to znaczy mówię, wniosek może być nawet zmierzający do zlikwidowania autobusu.